Zdobycie, zajęcie Moskwy. Oczywiście chodzi tutaj o miejsce w naszej historii, wydarzenie, kiedy to siły polsko-litewskie zdobywają, zajmują Moskwę, Kreml i polski królewicz mógł zostać władcą Rosji. Miało to miejsce w czasie wojny polsko-rosyjskiej, która miała miejsce w latach 1609-1618, i to wszystko zostało zapoczątkowane głównie przez wygraną bitwę pod Kuszynem która miała miejsce 4 lipca 1610 roku. Wtedy to wojska polskie pod dowództwem hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewicza rozbiły przeważające siły wroga i 12 lipca Żółkiewicz z dodatkowymi siłami rusza w stronę Moskwy. Tutaj pamiętajmy, że poza tą wygraną dosyć duże znaczenie miała sytuacja społeczna, ekonomiczna, polityczna w ówczesnej Rosji. Tam panowało bardzo duże zamieszanie. Zbliżające się siły Żółkiewicza spowodowały, że propozycja wstąpienia na tron syna króla Polski, Zygmunta III Wazy, czyli królewicza Władysława, stała się dobrym, można powiedzieć, dobrą opcją dla bojarów, dla ludności Moskwy. Ludność, ci bojarowie w końcu chcieli mieć święty spokój i z siłami polsko-litewskimi, i z tymi wewnętrznymi. Zamieszaniami, tak, żeby w końcu ktoś zajął ten tron i mógł normalnie rządzić, żeby wszystko było w spokoju. Gdy 27 lipca bojarowie obalili Wasyla Szujskiego, zwolnił się tron. A gdy 3 sierpnia wojska polsko-litewskie zatrzymały się pod Moskwą, Żółkiewski był witany i rozpoczęły się, no, był dosyć radośnie witany, i rozpoczynają się. Pertraktacje, układy. I rezultatem jest układ zawarty 27 sierpnia, w którym to właśnie bojarowie z Żółkiewiczem ustalili, że polski królewicz Władysław zasiądzie na, kroń, na tronie Rosji, zostanie carem Rosji pod warunkiem przejścia na prawosławie. Coś, co wtedy właściwie żadnemu władcy nie przeszkadzało. No, może poza fanatycznemu Zygmuntowi III wazie. I w ten sposób polski królewicz zostałby carem, władcą Rosji. Lud Moskwy, bojarowie przysięgają na wierność Władysławowi. 12 września dochodzi do wkroczenia wojsk za mury Moskwy, a 8 października zostaje zajęty Kreml. No i może się wydawać, że Moskwa zdobyta, a raczej zajęta, i to nie w wyniku oblegania, zdobywania, tylko przewagi militarnej i skutecznej dyplomacji. Coś, czego w naszej historii chcielibyśmy mieć o wiele więcej, czyli zdobycie przewagi militarnej, skuteczna dyplomacja, problem, konflikt rozwiązany w sposób pozytywny dla nas. No ale niestety szansa została pogrzebana przez ambicje Zygmunta III Wazy, który widział na tronie Rosji siebie. Nie swojego syna, nie syna, który przechodzi na prawosławie, choćby nawet tylko ze względów politycznych, tylko wolał, żeby to on stał się władcą Rosji, żeby to on niejako został carem i sprzągł te państwa razem. Coś, co niestety nie wchodziło w rachubę i właśnie z powodu działania Zygmunta III Wazy dochodzi do utraty tej bardzo dużej i fajnej możliwości, czegoś, co mogło no, po prostu wyeliminować jednego z naszych późniejszych największych przeciwników. A właściwie niejako połączyć te państwa i stworzyć, może z biegiem czasu, coś jak Unia Polsko-Litewska. Ale niestety nie dochodzi do tego. Moskwa zostaje stracona, wielka szansa zostaje stracona, wojna trwa dalej, no i niestety jest początkiem XVII wieku, wieku, w którym Rosja naprawdę nam dużo za skórę weszła, my im też, no ale później było. Wiek XVIII i wiemy, co, jak to się skończyło. Ale to jest bardzo ważny moment w historii Polski, w historii Rosji również, ponieważ mógł być to moment, kiedy na tronie rosyjskim, a właściwie zasiadł, ale mógł tam przez długi czas panować polski królewicz. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.